Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie na naszej medytacji wody. Nie ma mnie fizycznie z Wami, ale bez medytacji Was nie zostawię. Także co? Nagrywam wcześniej, ale energia nie zna czasu i przestrzeni. Rozpoczynamy i działamy nasz tydzień wody. Zapalmy nasze świece. Ja, urodzona, jestem najwspanialszą iskierką wszechświata. Jestem wibracją kosmosu i pulsuję w jego rytmie. Skupiam w sobie energię czterech żywiołów, która promieniuje w moim wnętrzu. Dziękuję Ci, wodo, że zawsze jesteś przy mnie. Dziękuję Ci za sztormy i za ciche przystanie. Dziękuję za to, że gdy miałam złamane serce, że w chwilach smutku zawsze przy mnie stajesz. Za to, że przez cały czas istnienia dodajesz mi mocy w moich pragnieniach. Czy w kole życia męską byłam, czy kobiecą energią, Ty zawsze uczyłaś mnie, jak być dobrym człowiekiem. Wdzięczna Ci jestem za kształt mojego serca. Za ludzi, którzy są przy mnie, za ludzi, którzy byli i za tych, którzy dopiero pojawić się mogą. Dziękuję Ci za miłość moich kochanych, za przyjaźń moich bliskich, za radość rodziny, przyjaciół, gromady, za wszystkie emocje, których doświadczam. Nie tylko za te dobre, ale i za te, które były sztormem w moim sercu. Przez to wszystko jestem, kim jestem i w miejscu, w którym jestem. Dziękuję Ci za radości i smutki, za miłość i nienawiść, za wszystko, co zadziało się w moich emocjach, dla mojego dobra, dla mojego rozwoju. Dziękuję Ci i pozdrawiam Cię. Wielbię i błogosławię. Skupiona w swoim wnętrzu, odprężam się i uspokajam. Znajduję się w moim sercu. To z tego poziomu działam. Wodo bystra, moja siostro wodo, w Twej pamięci przestrzeń wieków siedzi. Napełnij mnie dzisiaj przejrzystą wszystkich Twych czarów urodą. Daj mi poczuć mądrości przedwieczne. Spraw, bym była jak diamenty czysta. Przynieś w darze swoje czary wieczne. Miłość, wiarę, siłę, bym stała się czysta. Moi kochani, tydzień wody, tydzień palenia świecy dla żywiołu wody. Mam nadzieję, że ta mantra będzie towarzyszyła nam przez kolejne 7 dni, ta medytacja. Buziakuję Was bardzo mocno i dziękuję za wspólne działanie.